I jeszcze jedna ciekawa informacja. Bartłomiej Balboa Domalik walczył z Don Diego Kubiszynem w formule K1 i ta walka zakończyła się remisem. Była taka walka w ich karierze. Balboa trenuje pod okiem Łukasza Jarosza. Legendy polskiego kickboxingu. Tak jest, jak sam sobie, o sobie mówi, były okazje walczyć na gołe pięści, nawet 10 na 1. Nie wszystko kończyło się zwycięstwem, natomiast nie obawia się takiej formuły walki. Miał pomysł wczoraj, nie chciał go zdradzać na konfrontację z wyższym zawodnikiem. Zobaczymy, jaki ten pomysł jest w konfrontacji z Bojką. Bojka natomiast bardzo dobrze korzysta ze swoich warunków fizycznych. A teraz świetny lewy i proszę, wytrzymał ten lewy sierpowy i odpowiedział tym samym. Niesamowita historia. Ale ciężki nokaut, głowa proszę Państwa pod narożnikiem, ależ to zrobił. Właściwie ten lewy bity przez Bojkę Walczaka nie zrobił żadnego wrażenia na Balboa. Ale to były ciosy, którymi chciał dystansować. Poszedł za uderzeniem, przyjął, nawet kosztem przyjęcia jednego, dwóch ciosów. Poszedł w pół dystans i poszukał jednego mocnego ciosu. Jeden cios tak naprawdę i błyskawicznie posłał na deski swojego rywala. Wysłał go w zupełnie inną rzeczywistość. Kapitalne zakończenie pojedynku Balboy. Gromda. Nie ma miękkiej gry. Żółtaszek powraca na galę Gromda. Dzisiaj zmierzy się z debiutantem Danielem Łódkowskim. Japom 11 lat różnicy, natomiast wydaje się, że to doświadczenie w różnych formułach walki, chociaż zaczynającego późno przygodę ze sportami walki Maximusa, może odegrać duże znaczenie. Natomiast też zwróćmy uwagę na te gabaryty, które przecież robiły wrażenie podczas premierowej gali Gromda. Dawid Żółtaszek, Maximus z brodą, drugi z zawodników, to oczywiście Japa. Maximusa już znamy, wiemy, że potrafi nokautować. O Japie wiemy niewiele, ale pamiętamy ten pierwszy ćwierćfinał, jak nas zaskoczył Karabin, nokautując swojego znacznie cięższego rywala. No i zawodnikiem, który pierwszy próbuje zaatakować, wyprowadzić uderzenia, jest Japa. Teraz na odchyleniu, szybko ponowienie akcji, zaskakuje mocnymi uderzeniami, serią ciosów, szybkimi ciosami Maximus, ale ten szczelnie zamknięty za podwójną gardą, nie reaguje w żaden sposób nerwowo. Teraz pierwsza akcja Maximusa. No tutaj każdy cios Maximusa waży z całą pewnością, ogromne doświadczenie kickbokserskie przede wszystkim. Lata. Jest nakręcony na ostrą bitkę. Zobaczymy, jak długo to trwa, pamiętajmy. Oj, trafia, proszę! Czyli mamy tutaj, zobaczmy, co się dzieje, proszę Państwa. Zandukeli liczy. Ogromny Maximus, 193 cm wzrostu, 121 kg praktycznie samych mięśni. Zobaczmy. No i tutaj szybkie ręce ma Japa. Bardzo sennie rozpoczął te zmagania Dawid Żółtaszek, czekając na jedną okazję, natomiast bardzo szybko dał się rozkręcić Japie. No teraz mocny cios na wątrobę, ale przyjął to wszystko Japa, kierowca tira, o ile dobrze pamiętam. Ale już też podrażniony, naładowany, elektryczny w tym pojedynku jest Daniel Japa Łutkowski. Większy spokój po stronie Dawida Maximusa. Jak to wszystko się potoczy? Maximus szuka miejsc na doły, po raz kolejny mocne ciosy atakujące korpus rywala. Chyba będzie mieć spore znaczenie, pamięta też o gardzie. Te potężne ramiona sprawiają, że ta garda jest dosyć szczelna. Bardzo dużo ryzykuje Maximus, chowając się za tą podwójną gardą. No właśnie, to są jednak walki na gołe pięści. Tu nie ma tych rękawic, ale proszę, teraz znów bije na korpus. Zauważył, że tam jest sporo miejsca, kiedy chowa się za podwójną gardą jego przeciwnik, aby porozbijać ten korpus, poszukać wolnych przestrzeni do wyprowadzenia swoich akcji, później na górę i skrupulatnie, konsekwentnie rozbija tułów przeciwnika. Dawid Maximus Żółtaszek, ale ten powrót był z zimnym prysznicem na starcie. No i to oczywiście zaostrzyło nasze apetyty na kolejne minuty tego pojedynku. Japa ma dobre warunki fizyczne, prawie 190 cm wzrostu, 110 kg wagi, a przy tym jest szybki, potrafi się odchylić przed tymi ciosami, a więc uderzenia na głowę nie... O, zobaczmy, tutaj jest obszerny cios i będzie, czy to będzie ta akcja, lewy sierp i z dołu, bardzo mądrze, bardzo dobrze to zrobił. I to była ta podwójna garda, która okazała się przez moment dziurawa i ten fragment, ułamek sekundy wystarczył, aby prowadzić ten cios podwórkowy. Ale duże brawa dla Japy, że znalazł to miejsce, że wykonał to uderzenie, ale to była bardzo energetyczna runda w jego wykonaniu. Zobaczymy, czy zdoła w ciągu tej przerwy wyregulować oddech, bo przecież musiał poczuć siłę uderzeń Maximusa. I znów teraz stara się wciągnąć jakąś pułapkę Japa swojego rywala. A później przejść do błyskawicznego kontrataku. Mówił przed tym pojedynkiem Japa, że na rękawice pewnie nie miałby żadnych szans z Maximusem, natomiast gołe pięści to jest zupełnie inna formuła walki. I tutaj pojedyncze ciosy mogą robić ogromne znaczenie, no, tak, ale potężna bomba na korpus. Ależ konsekwentny jest w tych uderzeniach na korpus Maximus. Coraz pewniej się czuje Maximus, ale żeby się nie nadział na jakiś cios Japy. Japa coraz bardziej zmęczony. Odbierają oddech te uderzenia na korpus. Kolejne uderzenie na korpus. Coraz trudniej oddycha. Japa słania się już na nogach. Potwornie zmęczony jest. I to jest początek końca. To jest początek końca. Minuta jeszcze ponad. Ledwo oddycha już w tym momencie Japa. On dał siebie wszystko w tej pierwszej rundzie. To już jest moim zdaniem koniec walki. Wstanie na 8, jeszcze spróbuję. Jeszcze wstanie, ale za chwilę będzie koniec, bo przecież nie wyobrażam sobie, żeby tego nie wykorzystał Maximus. Z chłodną głową przepuścił teraz ten obszerny prawy zamachowy Japy. I teraz jest czekanie. Czekanie na ten moment, w którym można zakończyć ten pojedynek. Jest także uderzenie na górę. I rozbijanie gardy, trzeba przyznać, że... Oj, zapomniał się zupełnie. Jest. To jest człowiek, który wodzi się z kickboxingu. Zapomniał sobie kickboxing. Okrężne kopnięcie było już ależ to są historie. Nawet mamy takie numery. A tego jeszcze prosił od razu. Nie było. No. Są doły. Rozbijanie teraz, w okolice skroni. Potężny prawy, ależ tam widzę, zabolała ręka Maximusa. Ja mam wrażenie, że było jedno takie uderzenie podczas kilkudziesięciu, może kilku ostatnich, a wydaje mi się kilkudziesięciu sekund, w którym właśnie ta prawa ręka zawędrowała na czoło Japy. Jest dalej gotowy Daniel Łódkowski do rywalizacji. Niesamowity jest, proszę Państwa, Japa. Koniec drugiej rundy. Niesamowity dlatego, że odradza się, mimo że widać, że już jest potwornie zmęczony. Wydawało się, że po tym liczeniu, po ciosach na dół już nie odzyska oddechu na tyle szybko, żeby przeboksować do końca rundy. Przecież tam ileż tych ciosów twardych, mocnych na korpus padło. Ale potem starał się zmieniać także płaszczyzny uderzeń. Mam wrażenie, że właśnie w jednych z tych akcji prawa ręka zawędrowała w okolice czoła. No tu zaraz Daniela zobaczymy, zapewne zobaczymy tą akcję. Zobaczmy. No, tutaj było to w okolice skroni. Zawis tam na linach. Ring wolny, runda trzecia. Był już załadowany kolejny mocny cios, który mógł postawić kropeczkę na D. Natomiast ten pojedynek trwa dalej. I znów zaczyna ciosami na korpus. Teraz kilka ciosów pod prawy łokieć. Wszystko to wytrzymuje, tak by tam miał jakieś wkładki tytanowe. Japa. Od 17 lat nie przegrałem ulicznej walki. Oj! Cios działający z opóźnionym zapłonem. Tak, na tym polegają tego typu ciosy i te wszystkie wcześniejsze, które miały miejsce. To chyba koniec. Jeszcze będzie wstawał. No. Ależ ma charakter. Tego mu odmówić nie można. Nieprawdopodobne, naprawdę. Jeszcze raz na wątrobę. Nie. To już chyba jest finisz. Poprawił jeszcze po tym, jak szybko powrócił do pojedynku Daniel Japa Łutkowski, ale to już jest... Nie da rad. Walka z żywiołem. Tu się nie wygra tego pojedynku. To nie zdążył i lepiej dla jego zdrowia, bo to się mogło naprawdę dobrze nie skończyć, ale zaimponował mi, trzeba przyznać, terapeuta Japa Łutkowski. Natomiast Dawid Maximus Żółtaszek powrócił zwycięsko, ale ten powrót wcale nie był taki łatwy, jak wszyscy się spodziewali. No jest tam, bił tym mocnym prawem, dobrze, że bił na te części miękkie, że tak to określę, niewiele było ciosów na górę. Ależ tutaj pokazał charakter nieprawdopodobny Łutkowski. Drodzy Państwo, przez TKO w 56 sekundzie trzeciej rundy pojedynek wygrywa Maximus! MAXIMUS! Gromda. Nie ma miękkiej gry. Warunki fizyczne, jeśli chodzi o wzrosty, zbliżone, natomiast kilogramy zdecydowanie na korzyść Mario. No właśnie, pytanie, czy kilogramy, czy jak jest 110, tak to jest na korzyść, czy to 93, patrząc na sylwetkę Bartłomieja Domalika. I na szybkość, którą dysponował poprzednio, dynamikę i siłę uderzenia, także myślę, że dla mnie przynajmniej on jest zdecydowanym faworytem w tym pojedynku. Ale spokojnie, rozpoczyna, czeka na swój moment, no, już będzie szukał skrócenia dystansu. Już lewy sierpowy, pierwsza akcja. I to podwójny był lewy sierpowy. Stara się dystansować lewą ręką, natomiast te ciosy mają zupełnie inną szybkość. Lewy sierpowy jest pozamiatany. Kolejny brutalny knockout Balboy. No, proszę Państwa, zapowiada nam się ten finał. Ale jeszcze powstał na nogi Mario. Chwieje się na nogach, natomiast jest gotowy do dalszej rywalizacji. Ależ historia! Ależ głowa twarda, nieprawdopodobnie po takim sierpie. Ten prawy nie doszedł przecież, bo to była taka akcja, machnął prawym i lewym. Ale musi idealnie mieć się na baczności, Mario, bo już Balboa poluje na to, aby zamknąć go na linach. Skraca kąty, szuka możliwości prowadzenia mocnych ciosów. Jest dystans. Szybkość zdecydowanie po stronie, bardzo szybko wstaje, nawet jeżeli jest tam, tak jak teraz, po raz drugi, no to było takie niezbyt szybkie uderzenie. No, co tam jest jakaś drobna kontuzja, bo widać, że kuleje. Ma wyraźny problem tutaj z nogą. Być może przy którymś z upadków właśnie coś wydarzyło się z dolną kończyną. Balboa robi swoje, czeka na odpowiedni moment, aby zaatakować ciosem przy skróceniu dystansu. Czy to swoim, czy rywala na rozerwanie. Mocne ciosy z jednej i drugiej strony. Teraz szuka klinczu Balboa. Ta chaotyczna piana na korzyść Balboa. To nie było ciosu, to był... No, to nie było moim zdaniem uderzenie. 5, 6, 7, 8, 9. Ciężko skomentować decyzję, bo tak naprawdę chciałbym to zobaczyć. Po szarży przewrócił się Mario. Najbliżej, także. Ale my też nie jesteśmy aż tak. Ostatnie 10 sekund. Już byliśmy blisko zakończenia tego pojedynku. Wydawało się, że brutalny knockout kolejny zaserwował Balboa, ale z dalekiej podróży powrócił Mario. Tak jest. Wydaje się, że kolano. Ale Mario jest twardzielem. Mario jeszcze będzie próbował powrócić. Tomek Sarara w narożniku pomaga. Raczej staw skokowy. Idę na krzesło. Aż tak dobry nie jestem po akcjach. Ja też nie skończyłem. Natomiast to jest noga, na pewno noga, prawa noga Mario. Jest jakaś interwencja medyka. Koniec, tak jest. Wciąż opatrzona jest noga. Proszę Państwa, i oto ogłoszenie werdyktu w drugim pojedynku półfinałowym w gali Gromda 5 przez niezdolność rywala do kontynuowania pojedynku zwycięża Bartłomiej Balboa Domalik. Bartłomiej Balboa Domalik będzie walczył w finale. Gromda. Nie ma miękkiej gry. No zobaczymy, jak sobie MAXIMUS poradzi z szybkością swojego rywala. Różnica, jeśli chodzi o wagę, niesamowita, prawie 40 kg, 83-400 Karabin, 121 kg MAXIMUS. Jeśli chodzi o wiek, bardzo zbliżony, 42 MAXIMUS, 41 Karabin. Jeśli chodzi o Gromdę, to można powiedzieć starsi panowie w ringu, ale nie ma tutaj mowy o wolnym początku. Już się zaczęło. Pierwsza akcja, pierwszy cios na prawy sierpowy tego mniejszego, mierzącego 180 cm Sautera. Od razu spadło mocne uderzenie, po którym poleciał na deski. Będzie szukał zrywów Karabin, aby zaskoczyć szybkością, dynamiką MAXIMUSa, natomiast ten będzie polował na mocne uderzenie. Pokazywał to podczas pierwszych gal Gromda, chociaż teraz obniżona pozycja. Poszukały prawego, obszernego Karabin. Na razie to się nie udało. Zamknięty za podwójną gardą i był cios na korpus. Ale nie ma najmniejszego wrażenia na MAXIMUSie. Teraz, no właśnie, jak będzie taka akcja cios za cios, to marnie widzę tutaj szansę Arkadiusza Sautera. Po raz drugi liczy Tariel Zandukeli. Jak mówiłem, gruziński pięściarz amatorski zawodowy. Był w kadrze Polski, ma polskie obywatelstwo. Karabin już wie, że to nie będzie łatwa przeprawa, że trzeba tutaj coś zmienić, tylko czy jest w stanie cokolwiek zmienić. Na razie poza dystansem nastawiony ciężar na wstecznej nodze MAXIMUS na pojedynczy cios, na szukanie okazji, aby zastopować wchodzącego w półdystans Karabina. Widać, że te pojedyncze uderzenia, te serii nie robią większego wrażenia na Maximusie. Ojej, ależ podródek! To jest to. To jak powiedziałem, ładnie to widzę, ale wstaje twardy chłopak. Właściwie dojrzały mężczyzna, 41-letni Arkadiusz Karabin-Sauter. To był mocny cios i widać to było po reakcji Arkadiusza Sautera, natomiast powrócił, jeszcze zagryzł zęby, jeszcze spróbuje swojej szans. No, nawet lewy prosty. Już na lewy prosty już źle reaguje. Kolejny prawy, akcja lewy prawy, bez szans jest w tym pojedynku, absolutnie Arkadiusz Karabin-Sauter. Zerknął w okolice kostek po tych uderzeniach Dawid Maximus Żółtaszek. Trwa liczenie, jeszcze powróci do tego pojedynku, natomiast tutaj każdy pojedynczy cios może zakończyć tę rywalizację. Pierwszą rundę przetrwał, pamiętasz ten niesamowity knockout, który zafundował swojemu rywalowi Maximus bodajże na drugiej Gromdzie. Z Kojotem! Tak, z Kojotem, to była niesamowita akcja. Widać, że mimo już dojrzałego wieku 42 lat, wciąż ten timing jest dobry, to potrafi wejść w uderzenie rywala, skontrować, ale tutaj przyjął bez większych problemów uderzenie rywala. No i był to cios całkiem precyzyjny, całkiem, no ale zobacz, na ten cios poszedł prawy na dół. Tam był prawy na dół, który doszedł wcześniej. Mam wrażenie, w okolice gdzieś splotu to uderzenie, nawet... Nie mam wrażenia, że to jeszcze próbował pociągnąć prawym sierpem na górę. A teraz tutaj proszę. Jest... Pewnie parę centymetrów w prawą stronę i byśmy mieli ciężki knockout. Tak, tu jest tak. Problemem Arkadiusza Sautera jest to, że jego ciosy nie robią wrażenia na Maximusie. Ring wolny, runda druga. Dlatego bardzo ciężko będzie mu tutaj cokolwiek zmienić w przebiegu tego pojedynku. Na razie miał przewaga Maximusa. Teraz gdzieś drapnął właściwie tym prawym sierpem. Ale jest po raz kolejny. Ale szuka cały czas swojej szansy. To jest też niesamowite. To mi się podoba. Teraz się tak odtrząsnął jak... Odczuł to uderzenie, mam wrażenie, Maximus. No. Ależ pojedynczy teraz prawy, było blisko. No wiesz, kiedy wydaje się, że już właściwie walka jest przesądzona, a tu wychodzi rywal z narożnika, rzuca się i cię trafia. I to nawet to uderzenie było w miarę mocne. Ale tu trzeba docenić to, co prezentuje w dzisiejszym turnieju Arkadiusz Karabin-Sauter. Bo człowiek, który miał przegrać przecież pojedynek z Marcinem Wąskim Kunikowskim, człowiek skazywany na porażkę w ćwierćfinale, po raz drugi prezentuje się z naprawdę dobrej strony. Szuka swojej szansy także w konfrontacji z Dawidem Maximusem Żółtaszkiem i po trudnym początku nie złożył broni. Widać, że ma dobre cardio, jest dobrze przygotowany fizycznie, ale no siła fizyczna potworna po stronie Maximusa. Teraz zwraca uwagę Zandukeli Maximusowi. Wypadł ochraniacz na szczękę. No to jest chwila czasu także dla Dawida Żółtaszka, który może odpocząć, złapać kilka głębszych oddechów, naładować swoje potwornie umieśnione ręce. Jeden i drugi. Na pewno teraz mógł sobie chwilę dłużej odpocząć. No, machnął teraz takim prawym sierpem z góry, ale widać, że to odchylenie na prawy sierpowy jest prawidłowe. Prawy sierpowy jest tutaj, ma większą szansę dojść celu. Ustawia się w takiej pozycji, że jest w stanie wyprowadzić właśnie... Zobacz, co się dzieje. Jak on już się zachwiał po lewym sierpowym, po lewym prostym i to nie po raz pierwszy. Teraz poszedł prawy sierpowy, po którym padł, no ale jakieś ten chłop ma nieprawdopodobne... Serducho, szczękę z granitu, no. I wolę walki. Chciałem bo to nazwać inaczej, ale... Kochones. Powiedzmy. Ale zobacz. Druga runda skończona. Ja myślę, że generalnie ten pomysł w tym momencie już z atakiem Sautera to nie jest najlepsze rozwiązanie. Teraz jest lepiej, kiedy on dzięki wciąż jest nieco szybszy. Wejście w cios, kiedy rywal atakuje. Kiedy rywal zadaje cios i wtedy próba wyprzedzenia go, to wtedy ma jakieś większe szanse powodzenia. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, kiedy tutaj właściwie, gdzie by nie uderzył, to zapewne boli i czuje te uderzenia. Ach, teraz. Wszedł po prostu w to uderzenie. Ewidentnie taka akcja prawy na prawy, tyle że prawy Sautera nie dochodzi celu, a prawy Maximusa taki po raz kolejny deski. Ale tu nie ma znaczenia, ile tych desek będzie. Ważne jest to ten pojedynek zakończy jako zwycięzca. To trzeba też zwrócić uwagę na to, że regulamin jest. Tak jest, piąta runda jest bez limitu czasowego, no, ale to ale nie wiem, czy dotrwamy do piątej rundy. Po raz kolejny z deskami przywitał się Karabin. Ale wstaje szybko, już jest bardzo mocno poraniony. To są potężne uderzenia. I będzie konsultacja z lekarzem, bo słusznie, ta twarz jest słusznie, coraz bardziej pokoncentrowana. Już mocno poranił go MAXIMUS. Koniec pojedynku. Tak jest, bardzo słuszna decyzja. Koniec walki. Arkadiusz Karabin-Sauter zostawił całe zdrowie w ringu 4×4, natomiast siła Dawida Żółtaszka była decydująca. MAXIMUS melduje się w pojedynku finałowym. Tak, proszę Państwa, pamiętamy doskonale ten drugą rundę, kiedy przegrał MAXIMUS z Kubiszynem, ale przecież tam prowadził również, tam Kubiszyn padał na deski, później taki błyskawiczny cios gdzieś tam w oko, w okolice oka i walka została przerwana. Przegrał MAXIMUS przez techniczny knockout. Ale tu zwycięstwo, jak mówię, on jest głównym faworytem tego turnieju. No i na razie robi to, co do niego należy. Przez TKO w 26 sekundzie trzeciej rundy pojedynek wygrywa, meldując się w finale, Dawid MAXIMUS! MAXIMUS Żółtaszek! Gromda. Nie ma miękkiej gry. A teraz walczy w finale walk na gołe pięści w Gromdzie 5. Ale rywal Bartłomiej Balboa tu pokazał również swoją nieprawdopodobną dynamikę. Bardzo niebezpieczny lewy sierpowy. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w pojedynku z Tołkaczewskim. Już zaczął mocnym prawym Tołkaczewski. Rusza do ataku Balboa także ze swoimi uderzeniami. Czeka spokojnie na... Jakaś drobna uwaga ze strony sędziego Piotra Jarosza. Ale widać, że widocznie albo sam to widział, albo też podpowiedział mu trener, by uważał na lewy sierpowy rywala. Dłużej podnieśli, ale teraz dostał lewym sierpowym, przytrzymał to. Dwa mocne uderzenia ze strony Gleby. Gleba także nie chce chwytać tego klinczu, nie łapie klamry, a więc chce rozrywać ten klincz z uderzeniami. Będzie szukał półdystansu, chociaż teraz do tego półdystansu lewy, prawy rusza Balboa. Widać, jak Balboa jest szybki, jak jest dynamiczny. Zaczepny, tylko ten lewy zaczepny ze strony Patryka Gleby Tołkaczewskiego. Czeka na akcję swojego rywala, chociaż teraz lewy, prawy potężny, ale w odpowiedzi także krótki lewy sierpowy w wykonaniu Balboy. Tak, to overhand Tołkaczewskiego jest bardzo niebezpieczny, ale tutaj szybkość Domalika ma ogromne znaczenie. Tylko czy wystarczy... Oj, króciutki cios dochodzi do głowy Gleby. Potężne pięści posiada Balboa. Balboa posiada przy tej dynamice naprawdę mocne uderzenie. No i odczuł to Tołkaczewski. Będzie oczywiście chciał walczyć. Nie wiem, czy nie ma... Bo widzę, że jakiś tam jest problem, być może złamany nos, zobaczymy później, już po walce, obniża się. Obniżona broda, pozycja, schowany Balboa, będzie szukał prawego, tak jest, to jest ten cios, na który będzie polował króciutki, nawet kiedy będzie skracał dystans, kiedy będzie ze swoimi akcjami ruszał. No i znów było blisko nieszczęścia, tutaj pokazuje chyba na... Zderzenie głowami, nie wiem, czy nie było właśnie zderzenia głowami, tak jest, to krwawienie się pojawiło po uderzeniu głową. Pierwsza runda za nami, działo się naprawdę wiele, no i wisi tutaj ciężki nokaut w powietrzu. No wisi ciężki nokaut niewątpliwie. Przed rozpoczęciem tego pojedynku również wisiał pytanie, kto będzie tym znokautowanym. Pierwsza runda wygrana przez Balboę. No ale tutaj zwycięstwo w poszczególnych rundach tak. Nie ma żadnego znaczenia. Tu jeden będzie pokonany, drugi będzie zwycięski. Sytuację. O, tutaj był najpierw taki prawy i, no, nie ustrzegł się tego lewego. Bardzo szeroko. Ale obszerny, tak jest. To nie był nawet szerp, tylko taki... No ale mimo to właśnie... Nie ma tego nawyku. Zaraz zobaczymy. Ojej, ale do tego wąsko bity, także wąsko bity tutaj między rękawicami, chciałem powiedzieć między rękawicami, lata komentowania boksu, między pięściami, prawda, gołymi pięściami. Pierwsza runda naprawdę bardzo interesująca. Obaj dochodzili momentami do głosu. Do Balboły należał najmocniejszy cios tej pierwszej rundy. Jak będzie wyglądało to w drugim starciu. Mocno rozpoczyna. No teraz trafił, a gdyby czysto trafił oczywiście Tołkaczewski, to mogę być prowadzić. On tym nie może, ma problem z trafieniem prawym. Ale też twardą głowę, mam wrażenie, posiada Balboa, bo już kilka tych ciosów ze strony Gleby doszło do głowy Bartłomieja Domalika. No i co? Co jest, nie widzi, jest problem z okiem, bo widzę, że chyba uderzenie jest mocno rozcięty, łuk nie chce dalej walczyć. Tołkaczewski. Jest koniec pojedynku! Po walce Bartłomiej Balboa Domalik zwycięzcą tej rywalizacji. Nie ma nokautu, natomiast przez kontuzję niemożliwość kontynuowania dalej tego pojedynku wygrywa Balboa. No, trzeba przyznać, że chłopak dynamit. W każdym pojedynku pokazywał ten ostry ząb, który wzniósł dzisiaj do ringu Bartłomiej Balboa Domalik. Marcela Grabowskiego. No i był konsekwentny w swoich poczynaniach. Nawet jak Mariusza Grabowskiego inkasował jakieś pojedyncze uderzenia, Mateusza, to cały czas robił swoje w konsekwencji. I także superwizora Mariusza Konieczyńskiego. Tak, Patryka Gleba Tołkaczewskiego. Bardzo dynamiczny, bardzo szybkie ręce i ten lewy się powie, nawet bity tak obszerny, bardzo szybki. Gospodarzy i w ten sposób namaszczony zostanie kolejny triumfator turnieju Gromda. Kontuzja spływająca do oka krew przeszkodziła w tej finałowej rozgrywce jednemu z zawodników i w ten sposób zwycięzcą turnieju Gromda 5 zostaje Bartłomiej Balboa Domalik! Ten finał, z jednej strony szkoda, że tak szybko się zakończył, z drugiej mieliśmy chyba wszyscy świadomość, że nie może potrwać zbyt długo. Gromda. Nie ma miękkiej gry. Pojedynek finałowy podczas zmagań turniejowych na Gromda numer 6. A więc proszę Państwa, z jednej strony góral Zakopanego, Mario Kruczek, z drugiej MAXIMUS, mieszkający na Wyspach Brytyjskich, podobny wiek, 43 lata, Kruczek 42 lata, MAXIMUS już się zaczęło, już od ataku Mario, ależ oberwał teraz sierpem, lewym sierpowym od MAXIMUSa, ale dobry prawy podbródkowy, kolejne ciosy sierpowe, ależ kanonada teraz przy linach, kolejny prawy podbródkowy, widać, widział ten cios, którym posłał Japa na deski MAXIMUSa, po pałach jest teraz MAXIMUS. Dał się zamknąć na linach narożników, odpowiedzi teraz cios ze strony MAXIMUSa, ale stawia Mario wszystko na jedną kartę. Tak, teraz potrząsnął głową MAXIMUS, bo zaczęło się jak w filmie Hitchcocka, po prostu od trzęsienia ziemi. Ależ chyba teraz odczuł ten jeden z ciosów Mario. Lekko ugięły się pod nim nogi, natomiast cały czas do przodu. To jest dewiza, z którą wszedł dzisiaj do ringu 4×4. Człowiek Zakopanego teraz, obniżona pozycja, obszerny prawy. Budzą się demony z tego pojedynku z Kubiszynem, bo przecież w taki sposób przegrywał swoje starcie podczas gali Gromda 1 właśnie MAXIMUS. Tak, stara się dojść jak najbliżej. Właściwie taki bliski półdystans Mario, aby tam szukać tych podbródków. Stop, odejdź. To jest jego siła, te ciosy podbródkowe w krótkim dystansie. No zostawił sporo zdrowia w tej pierwszej minucie. No, Mario, opuszczone ręce. Zobaczymy ile oddechu jeszcze. Ależ trafił teraz. Jak tak potrząsa gwałtownie głową MAXIMUS, to widać, że dostał. Jeszcze prawy sierpowy. Teraz się chowa za podwójną gardą. 30 sekund niespełna do końca. Opuchlizna pod prawym okiem MAXIMUSa. Jest podrażniony tym starciem. Prawy, lewy doszły do jego głowy. Wstrząsnął tylko swoim ciałem MAXIMUS. Chce walczyć dalej, ale jest też już naruszony w tym pojedynku MAXIMUS. Krew pojawia się na twarzy także Maria. I ten potężny, sztywny, lewy prosty teraz próbował jeszcze lewym sierpowym. Trafił teraz krótkim prawym MAXIMUS. Ostatnie 2 sekundy. To już powinien być koniec, tak jest. Ale jeszcze równo z głowiem. Lewa bombka przywitała się z twarzą Maria pomylił narożniki, człowiek Zakopanego, ale to były naprawdę intensywne 2 minuty, takich emocji chcemy. Dziwisz się, najpierw przyjechał Zakopanego, kawał drogi, bez trenera, tutaj w jego narożniku zaraz stanął Zabor Zawarowski. Zobaczymy, jakie rady przekażą obaj szkoleniowcy. Naprawdę tutaj nie było kalkulacji. Poszedły po prostu ze wszystkim, co miały w kierunku Maximusa. Mariusz szukał swoich szans i tych szans parę znalazł. Też prawie ćwierć tony, proszę Państwa, w ringu 121 kg Maximus, 110 kg Mario Kruczek. Nieco niższy jest Kruczek, 184 cm, 193 cm Maximus. Ale to oczywiście już wiemy. Pytanie, ile tam jeszcze zostało tlenu? Ile Runda druga! Parku, bo przecież na pewno spalił bardzo dużo paliwa w tej pierwszej rundzie Mario Kruczek. Łapią jeszcze ostatnie głębokie oddechy. Maximus i Mario już rozpoczynają drugie starcie. Podkręca tempo błyskawicznie. Chciał skrócić dystans, zaskoczyć Maximusa po raz kolejny. Mario natomiast na wstecznym biegu neutralizuje zagrożenie. Dawid Żółtaszek. Maximus jest wszechstronniejszy, potrafi zablokować z defensywy, a kiedy już ustawi sobie rywala, przejść do ataku, a na razie ma pewien problem, bo 40... O, teraz proszę! To, co powiedziałem, że potrafi zablokować z defensywy. To jest jego umiejętność. Był cios ze strony Dawida Żółtaszka, próbował też znaleźć swoją szansę w tym pojedynku. Mario wznosi ręce do góry, pokazując, że jeszcze to się nie kończy. On jeszcze w tym pojedynku... Ale widać, że już jest potwornie wyczerpany, że już jest rozbity, że będzie miał problem, aby tutaj przechylić szale na swoją korzyść. Już pewny siebie będzie ustawiał lewą ręką teraz Żółtaszek rywala. Schował się za podwójną gardą. Za chwilę, no przecież teraz nie odepchnął rywala, bo już kilka razy to zrobił. Obszerny cios, natomiast już są te uderzenia czytelne. No właśnie, potrafi skontrować, bo już za wolny jest zdecydowanie. Pada jak takie ścięte wielkie drzewo. No to jest to. Na tym zmęczeniu jeszcze potężne uderzenie. To już jest po wszystkim, proszę Państwa. Jak w zwolnionym tempie przywitał się potwornie, brutalnie z deskami Mario, ale powstał! Jak on to zrobił? Za światów! No, ale powstał, jeszcze jest powstał, ale bardzo dobrze, że przerywa ten pojedynek. Bo to już by się mogło masakrycznie zakończyć. Dobra decyzja Piotra Jarosza. Ale trzeba powiedzieć, że no takiego finału personalnego się nie spodziewaliśmy, a co dopiero jeśli chodzi o przebieg tego starcia. Tak, ale to było tak energetyczne pierwsze starcie w wykonaniu Grola Zakopanego, że bałem się już o tą drugą rundę w jego wykonaniu. Dużo zdrowia, ale też trzeba pamiętać o tym, kto był w tym pojedynku. Dawid Maximus Żółtaszek, dla którego nie był to wcale łatwy turniej, ostatecznie zwyciężył. Gromdy to Mariusz Grabowski, Marcel Grabowski i Mateusz Borek. Panowie, zapraszam serdecznie z prośbą o wręczenie Państwa, co nie miara, przecież ten główny finał, finał finałów dopiero przed nami. A teraz będzie... Mariusz Grabowski, ogłoszenie. Marcel Grabowski, Mateusz Borek, współwłaściciele Gromdy już w ringu. Pojedynku, oczywiście formalność, wiadomo kto wygrał. Dawid Żółtaszek, Maximus, zwycięzcą Gromdy 6. Czekamy jeszcze, aby podszedł na środek ringu, chociaż potwornie zmęczony, wykończony, rozbity Mario Kruczek. A później Ladies and gentlemen, panie i panowie! No, już wszystko. A zatem mamy zwycięzcę turnieju głównego przez TKO w pierwszej minucie, 22 sekundzie drugiej rundy. Pojedynek i turniej główny Gromdy 6 wygrywa Maximus Żółtaszek! Brawa dla Maximusa, wrócił na Gromdę jako zwycięzca. Gromda 7 już 10 grudnia. Kup pay-per-view na Gromda TV.